A więc, proszę Państwa, Prawo i Chłopieńska Samorządność jest organizacją, którą Państwo jakby znacie. Część, sporo osób wiecie o tym, że część osób nas po prostu kojarzy jakby z jedną imprezą taką cykliczną, którą organizujemy, mianowicie prawyborami. No, od wielu, wielu lat zawsze tuż przed wyborami parlamentarnymi, wyborami samorządowymi, z wyjątkiem ubiegłych, po ostatnich wyborów samorządowych, ponieważ sami z nich kandydowaliśmy, więc nie wypadałoby organizować tego rodzaju akcji. Natomiast staramy się zachęcić mieszkańców naszego miasta do tego, aby aktywnie podeszli do swojego obowiązku obywatelskiego, czyli do tego, aby uczestniczyli w wyborach. Wychodzimy z założenia, że mieszkańcy tych samorządów, którzy częściej korzystają z prawa wyborczego, powodują, że sama taka jednostka samorządu terytorialnego staje się bardziej atrakcyjna. Tak się dziwnie składa głównie dla decydentów i polityków. Z tego względu, że oni oceniają, oni doskonale wiedzą, gdzie ludzie głosują, a gdzie nie głosują. I nawet czasami jest tak, że mniejszy ośrodek, w którym obywatele korzystają z prawa wyborczego, korzysta często z różnego rodzaju przywilejów po stronie decydentów, właśnie ze względu na to, że jest tam bardziej zdyscyplinowany wyborca. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby w Chojnicach jak najwięcej mieszkańców korzystało ze swojego prawa wyborczego. W tym roku czeka nas takie dwukrotne podejście do praw wyborów. Mamy w tym roku wybory prezydenckie, będziemy jeszcze mieli wybory parlamentarne. No i zaczynamy od prezydenckich, a więc w sobotę 18 kwietnia na rynku chojnickim od godziny 10 do godziny 16 każdy obywatel, pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej będzie mógł oddać głos w prawyborach, wyrażając jakby swoje preferencje wyborcze. Na liście, którą otrzyma, będą wszystkie nazwiska zarejestrowanych kandydatów w wyborach prezydenckich. Oczywiście, jak przy okazji każdych praw wyborów, obok tego elementu quasi wyborczego, czyli urny wyborczej, jakiejś komisji, która będzie czuwać, a potem liczyć, pojawią się także stanowiska poszczególnych komitetów wyborczych, które obok będą prezentowały materiały wyborcze, będą zachęcały do udziału w wyborach i popierania określonego kandydata. Wreszcie liczymy na to, że poprzez jakby system nagłośnienia nie tylko będziemy wzywać mieszkańców do tego, żeby oddali swoje głosy, ale także zapraszali ich do takich krótkich dyskusji, w trakcie których reprezentanci poszczególnych komitetów będą mogli bronić swoich poglądów i zachęcać do tego, żeby chojniczanie właśnie te poglądy wspierali. Oczywiście przy pomocy mediów możemy zaapelować o dobrą pogodę, do opatrzności. Nie wiemy na ile to pomoże. Natomiast wiemy, że na pewno pomogłaby nam, gdyby media także poinformowały i wspierały nas w tym, aby chojniczan zachęcać do tego, aby brali udział w prawyborach. Także liczymy na to, że te wyniki będą także w jakiś tam sposób odzwierciedlały preferencje późniejszych wyborach już tych rzeczywistych. I zapraszamy. A czy macie już jakieś potwierdzenie, że któryś z kandydatów przyjedzie do Chojnic? Z tymi, ściślej mówiąc, komitetami, bo trudno mówić o kontakcie z poszczególnymi kandydatami. Tu już powiedzmy sobie szczerze, naprawdę to jest już ta najwyższa półka, tak? Więc z informacji, które mam od komitetów, to znaczy żaden komitet z wyjątkiem jednego, nie poinformował nas o tym, że ich kandydat nie pojawi się w Chojnicach. Jeden z kandydatów pojawi się dzień wcześniej. I no niestety nie zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, żeby dzień wcześniej rozpocząć głosowanie, ale
My jako komitet organizacyjny oczywiście doceniamy fakt, że kandydat przynajmniej starał się w okolicach prawyborów, w okolicach znaleźć. Mamy tylko informacje od jednego z ugrupowań i to nie tych najbardziej znanych, tak, że na pewno się w okolicach nie pojawi, ale to poza tym liczymy na wszystkich. Jeśli nie będzie samych głównych kandydatów, to mamy nadzieję, że pojawią się ich godni reprezentanci i będą zachęcać do udziału w wyborach. Ja chcę też powiedzieć, że mamy także takie informacje, że niektóre placówki na przykład też przewidują funkcjonujące w mieście taką krótką przerwę, a pracujące akurat tego dnia, na przykład uczelnie, że zorganizują pewną przerwę, żeby właśnie studenci mogli się pojawić też na rynku głosowania, oddać głos. No, myślę, że to także jest część swoistej edukacji. Jeśli ktoś w miarę wcześniej zaczyna głosować, to nie nabywa takiego stresu przed urną wyborczą. Niektórzy to się boją strasznie tego słowa i myślą, że to coś z zakładem pogrzebowym jest związane, więc unikają potem już przez całe życie wyborów. Natomiast warto właśnie ludzi zachęcać do tego, żeby mimo wszystko właśnie w tym młodszym już wieku, żeby się do tego garnęli.